Środa, 28 grudnia, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu o zmianach kont bankowych Urzędu Miasta, o pożarze elektryka i o świątecznej tradycji, czyli odwiedzinach szopki w klasztorze ojców Bernardynów. Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców opłacających podatki czy opłaty za wywóz odpadów. Urząd Miasta zmienia numery kont. Elektryka i o świątecznej tradycji, czyli odwiedzinach szopki w klasztorze ojców Bernardynów. Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców opłacających podatki czy opłaty za wywóz odpadów. Urząd Miasta zmienia numery kont. Od nowego roku piotrkowski magistrat zmienia numery kont bankowych. Te, na które wpływały opłaty za śmieci czy chociażby podatek od nieruchomości, z początkiem stycznia będą już nieaktualne. Zwracamy się przede wszystkim z apelem do piotrkowian, aby zwrócili na to uwagę, szczególnie przy opłatach za odpady komunalne, za odbiór odpadów komunalnych, aby po 1 stycznia, dopóki nie dostaną listów z Urzędu Miasta z ich indywidualnymi numerami kont, aby nie dokonywali opłat za śmieci. Zmieniają się wszystkie numery kont i tak między innymi na nowe rachunki pieniądze wpłacać będą mieszkańcy opłacający nałożone mandaty przez Straż Miejską. Od nowego roku zmianie ulega także numer konta, na który należy dokonywać wpłat od osób fizycznych za zakup węgla po preferencyjnych cenach. Na nowe konto wnosimy też opłaty skarbowe, m.in. opłaty za wydanie aktów stanu cywilnego, wydanie zaświadczeń, zezwoleń. A szczegółowy wykaz kont znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Inne numery kont to nie jedyna zmiana. Od stycznia opłaty będzie można uiszczać bezprowizyjnie w innych instytucjach niż Urząd Miasta. Mieszkańcy mogą teraz dokonywać opłat, wszelkich opłat na konta Urzędu Miasta, nie tylko u nas w kasach przy pasażu czy na Szkolnej, czy też przelewem internetowym. Będą mogli również dokonywać opłat na Poczcie Polskiej, w każdej placówce na terenie kraju i w tych placówkach dokonywać opłat zarówno gotówką, jak i poprzez terminale, poprzez karty. I tutaj też nie będą pobierane żadne prowizje. Aktualne wpłaty dokonane na stare, nieaktualne od stycznia konto będą zwracane na konto nadawcy. W czwartek po godzinie 13 pożar auta elektrycznego sparaliżował centrum miasta. Ulica Wojska Polskiego w części została wyłączona z ruchu. Strażacy długo walczyli z niełatwym pożarem. Do pożaru auta, a dokładnie jego baterii umieszczonych w podłodze, doszło w momencie postoju na parkingu przy ulicy Toruńskiej. Jest to dosyć ciężkie do ugaszenia dla nas, bo tak naprawdę reakcja, która zachodzi w tych ogniwach, uszkodzonych ogniwach już elektrycznych, sama podtrzymuje proces spalania i reakcję egzotermiczną. Przy takich pożarach, jak wyjaśniali strażacy, niewiele da się zrobić. Działania strażaków polegały na schłodzeniu baterii i tym samym ograniczeniu samego pożaru. W trakcie akcji na miejsce zadysponowano duży metalowy kontener wypożyczony z prywatnej firmy. Plan był taki, by ewentualnie zatopić w nim auto, w efekcie schładzając palące się baterie. Tak naprawdę trudny. Zaczynamy się tak naprawdę jako Straż Pożarna z tego typu pożarami stykać. I tak naprawdę nabieramy jakiegoś doświadczenia. To dla nas, dla strażaków z Piotrkowa Trybunalskiego, piotrkowskich strażaków, jest to chyba jeden z pierwszych takich pożarów, gdzie te ogniwa uległy uszkodzeniu i nastąpił pożar. Baterie auta elektrycznego udało się schłodzić bez konieczności używania kontenera. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo auto. Nikt, ani właściciel pojazdu, ani strażacy nie zostali poszkodowani. W trakcie działań, ze względu na duże zadymienie i prowadzoną akcję, ulica Wojska Polskiego na wysokości ulicy Toruńskiej została wyłączona z ruchu. Pożar ugaszono w przeciągu 2 godzin. Akcja strażacka zakończyła się po godzinie 18. To już tradycja. I tak mieszkańcy miasta, jak również Włodzimierz Popławski i Mirosław Kurdasiński, wykonawcy ruchomej bernardyńskiej szopki, bez niej świąt i świątecznego czasu sobie po prostu nie wyobrażają. Tradycyjnie szopka swoją premierę miała w Pasterkę, a teraz dzieło emerytowanych kolejarzy może oglądać każdy. Miniaturowy świat piotrkowskiej szopki u ojców Bernardynów zachwyca przede wszystkim najmłodszych. Mi się najbardziej podoba wszystko. Szopka swoim urokiem kupuje też dorosłych. Te detale są naprawdę dopracowane
No chyba to jest jedna z najpiękniejszych, tak małych szopek, jakie widzieliśmy. Bardzo, bardzo mi się podoba. Widać, że ktoś się napracował. Wyobraża sobie pani kościół ojców Bernardynów bez takiej szopki? Nie, no na pewno nie, już tyle lat, że jak tylko pamiętam z moich czasów, a trochę ich było. To słowa cenniejsze niż pieniądz, mówią duet budowniczych bernardyńskiej szopki. Dla Włodzimierza Popławskiego i Mirosława Kurdasińskiego to największa zapłata za poświęcony czas na pracę przy budowie. W zasadzie pani powiem, no opłacało się, bo to jak przyjdziemy, zobaczymy jak te dzieciaczki przyjdą, jak one te szyby wycałują, wygłaskają, bo chciałyby tam wejść. No mimo tego nieraz zdenerwowania, bo coś się popsuło w ostatniej chwili i trzeba to naprawić, a nie ma części zamiennej, trzeba coś wykombinować, a później to wszystko chodzi, no i jak ludziom się podoba, no to no przecież dla nich to robimy, prawda? Poświęcamy swój czas domowy, żeby to zrobić, bo zrobimy to dla kościoła, dla dzieci, dla ludzi. A w domu też później musimy trochę pomóc, bo akurat pomagamy w domu też. Jesteśmy z tych, co lubią w domu coś zrobić. Co roku budowniczowie szopki starają się, by szopka była inna i zaskakiwała tłum odwiedzających. I to się udaje. To nasza ulubiona szopka w Piotrkowie. Ulubiona, bo? No bo jest ruchoma, także dzieci bardzo lubią popatrzeć. Zawsze coś tam przybywa co roku, jakiś tam nowa figurka, jakiś pojazd. Bardzo lubią. Do budowy piotrkowskiej ruchomej szopki jej budowniczowie wykorzystują kilkadziesiąt ruchomych figurek. Są też budynki i jest oczywiście święta rodzina. Co znajduje się w szopce? Jest oczywiście Boża Rodzina i co jeszcze? No jest kolej, przede wszystkim Boża Rodzina, kolej. Jest klasztor ojców Bernardynów zrobiony z zapałek. Tu jest ratusz. Zamek królewski, no jakieś gospodarstwa, kamieniczki tam takie są, rzemiosło tam pod ścianą stoi, no jest troszeczkę tego. Patentów przy budowie szopki panowie już mają i to sporo. Ostatnim jest wykorzystanie do napraw figurek silniczków z kuchenek mikrofalowych. Figurki płatają figle i psują się. Tak, psują się oczywiście, bo to chodzi praktycznie 12 godzin na dzień. Także no, choć to są małe silniczki, tam są tak, że to się przegrzeje. Szopkę kolejarską można oglądać w klasztorze w sali świętego Franciszka. Święta nieodmiennie kojarzą nam się ze spotkaniami rodzinnymi i biesiadowaniem przy stole. Jednak święta nie zawsze trzeba spędzić jedynie na ucztowaniu. Są tacy, którzy od stołów święta odchodzą i czas świąteczny spędzają aktywnie, na przykład w zimowej kąpieli. Piotrkowskie morsy, bo o nich mowa, jak morsia świąteczna tradycja nakazuje, spotkały się na słoneczku, by w zimnym bugaju spędzić wspólnie świąteczny czas. By uprawiać ten zimowy sport ekstremalny, nie potrzeba żadnego nakładu finansowego czy sprzętu. Wymagana jest za to odwaga i chęć. Choć jak się okazuje, w Piotrkowie odważnych nie brakuje. Lodowate kąpiele mają wielu zwolenników, a ich miłośnicy przekonują, że nic tak nie podnosi odporności, jak kilka minut w prozdrowotnym chłodzie. Jak się to lubi, to nie ma możliwości odpuścić nawet w święta, mówili entuzjaści zimowych kąpieli. To jest standardowa nasza procedura. Widujemy się również święta, dlatego morsujemy świątecznie. Jest to dla nas ogromna przyjemność. Bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim odporność, poprawia się cholesterol, krążenie, endorfiny, radość, spalanie kalorii poświątecznym. Także byliśmy w Wigilię, w pierwszy dzień święt, w drugi dzień świąt. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja spróbowałem w tym roku i dla mnie to jest teraz kalendarz. 3 razy w tygodniu, bez tego to nie da się żyć po prostu. No, uzależnienie. A jakby to uzależnienie do morsowania połączyć z bieganiem? Taka możliwość będzie w Sylwestra. Start biegu charytatywnego o godzinie 10 w lesie na Wieżejach, a o 12 pożegnanie starego roku zimową kąpielą w słoneczku. Piotrkowskie morsy już czekają. Kolekcjonerzy to szczęśliwi ludzie, to słowa przypisywane Wolfgangowi von Goethe. Pisarz posiadał kolekcję 18 tysięcy minerałów, ponad 9 tysięcy grafik i 4 tysięcy rysunków. Szczęśliwych kolekcjonerów, choć może nie aż tak gorliwych zbieraczy jak Goethe, nie brakuje również w Piotrkowie Trybunalskim. Świadczy o tym Piotrkowski Klub Kolekcjonera. To tu w Piotrkowskim Archiwum cyklicznie, zazwyczaj w co drugi wtorek, spotykają się ci, którzy mogą i chcą pochwalić się gromadzonymi przez lata przedmiotami.
pół roku spotykamy się tylko tutaj, w tej lokalizacji. Jest to nowa lokalizacja w Archiwum Państwowym. Natomiast my od wielu lat się spotykamy, od kilkunastu bądź kilkudziesięciu nawet lat, niektórzy starsi członkowie. Tylko wcześniej zrzeszeni byli w różnych organizacjach, w Polskim Związku Filatelistów, też w innych. W tej chwili wszyscy przychodzą tutaj pod jedną nazwą, jest to Piotrkowski Klub Kolekcjonerów. Podczas takich spotkań można nie tylko zaprezentować to, co dla kolekcjonera ciekawe i wartościowe, ale i poznać historię danego przedmiotu. Również tutaj przy okazji naszych spotkań możemy omówić pewne zbiory, pewne numizmaty, filatelistykę, różnego rodzaju rzeczy ciekawe, które wymagają rozpoznania, które mogą być interesujące nie tylko z punktu widzenia historii, ale przede wszystkim historii miasta i regionu. Fotografie, znaczki, karty, numizmaty to najbardziej popularne wśród zbieraczy przedmioty. Przede wszystkim są to numizmaty. Tutaj mamy duże grono specjalistów od numizmatyki. Nasz kolega Jacek Ziętek, który opiekuje się tutaj klubem kolekcjonerów w czasie tych spotkań, jest specjalistą od numizmatyki, więc jest świetna okazja do rozpoznawania monet z różnych stron świata, z różnych okresów historycznych pochodzących. Są pasjonaci numizmatyki, ale zbierać można wszystko. Na ostatnim spotkaniu Piotrkowskiego Klubu Kolekcjonerów podziwiać można było na przykład taką pokaźną kolekcję. Kapsli od butelek czy etykiet na piwa. Kto zbiera i chce dołączyć do klubu, nic straconego. W nowym roku spotkania klubu również będą organizowane. Na koniec smutna informacja. W środę zmarł Stanisław Ziębiec, wybitny pilot. Jako kapitan linii lotniczych LOT był pilotem papieża Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski. Był także członkiem honorowym Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, gdzie uczył młodych adeptów lotnictwa i szybownictwa. Wielokrotnie odznaczany, między innymi najwyższą honorową odznaką lotniczą Błękitne Skrzydła. Miał 84 lata. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na magazyn sportowy. Do widzenia. Dwudziestego 8 grudnia w ostatnim w 2022 roku magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafiejczuk. A dzisiaj zgodnie z zapowiedzią pierwsza piłkarska część sportowego podsumowania 2022 roku. Skupimy się w niej na dwóch seniorskich drużynach reprezentujących nasze miasto w rozgrywkach ligowych Polonii i UKS Concordii 1909. Polonia w 2022 roku gruntowała sobie pozycję zespołu, który plasuje się w ligowej czołówce w czwartej lidze łódzkiej i jest groźny dla każdej drużyny występującej w tej klasie rozgrywkowej. Zespół Roberta Grzesiuka sezon 2021-2022 zakończył na piątym miejscu w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Polonia 20 razy wygrywała, 4 razy remisowała i 10 razy schodziła z boiska pokonana. W bardzo dobry sposób nasz zespół pożegnał poprzedni sezon przed własną publicznością, wygrywając z Orłem Nieborów 4-0. Super snajper Polonii zdobył 3 bramki, a czwarty gol był trafieniem samobójczym. Popatrzmy, jak padały bramki dla Polonii.
Myślę, że pierwsza runda pokazała, którą zagraliśmy i skończyliśmy na drugim miejscu, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną, chociaż ta końcówka, ta druga runda jest zupełnie inna dla nas z tego względu, że też doszło sporo kontuzji i ci młodzi chłopcy nie wytrzymali, ale walczymy cały czas o piąte miejsce i chcielibyśmy na piątym miejscu skończyć. Myślę, że z tak młodą drużyną osiągnęliśmy naprawdę sukces. I rzeczywiście to piąte miejsce udało się Polonii zająć. Drużyna Roberta Grzesiuka pokonała bowiem w Łodzi rezerwy Widzewa 2-1. Jeszcze lepiej spisała się Polonia w rundzie jesiennej sezonu 2022-2023. Po 19 meczach na półmetku rozgrywek nasza drużyna jest czwarta z dorobkiem 38 punktów. Polonia jako jeden z dwóch zespołów potrafiła odebrać punkty liderowi rozgrywek Widzewowi 2 Łódź. W ostatnim meczu na własnym stadionie nasz zespół pokonał Zryw Wygoda 4-1. Popatrzmy na fragmenty tego spotkania oraz strzelone bramki. Runda całkiem udana dla nas, tym bardziej, że wiadomo, no dużo spadkowiczów z trzeciej ligi, ta liga najprawdopodobniej najsilniejsza w historii czwartej ligi, bardzo wyrównana, każdy z każdym może wygrać, więc dlatego bardzo duże gratulacje dla moich zawodników. Też było dużo zwycięstw, przede wszystkim można powiedzieć, że jakby nie patrzeć, no to liczymy się wysoko, tak, w tej rundzie. Myślę, że nie tylko w tej rundzie, ogólnie, jesteśmy mocnym zespołem, no i liczymy o wyższe cele, tak. Polonia wznowi treningi przed rundą wiosenną już niebawem i liczymy na to, że utrzyma miejsce w ligowej czołówce, będąc zespołem groźnym dla każdego rywala. Zaglądamy teraz na stadion przy ulicy Żwirki, gdzie w klasie okręgowej rywalizuje UKS Concordia 1909 Piotrków. Drużyna trenera Pawła Płomińskiego rozgrywki sezonu 2021-2022 zakończyła na 14 miejscu, ratując ligowy byt właściwie na finiszu. Runda jesienna nowego sezonu jest dużo lepsza. Dziewiąte miejsce na półmetku to zdaniem szkoleniowca dobry wynik. Tuż przed ligą to nawet nie wiedzieliśmy, czy wysortujemy, bo była dosyć ciężka sytuacja kadrowa. Udało się zebrać zespół z powrotem, dogadaliśmy się, porozmawialiśmy z chłopakami, co dalej robimy. Wystartowaliśmy i można powiedzieć, że to wyszło naprawdę bardzo dobrze. Jak na nasze możliwości, warunki, mamy 6 punktów więcej w porównaniu do poprzedniego sezonu. Nadal jednak musimy myśleć o walce, o utrzymanie, ale nasza sytuacja w tabeli wydaje się dużo bezpieczniejsza niż to miało miejsce w tamtym sezonie. Mogło być jeszcze więcej punktów. Szkoda przede wszystkim straconych punktów. Tutaj z Lgotą przegrany mecz w ostatniej minucie, gdzie to my cały czas atakowaliśmy. I w Szczercowie z drużynami, które właśnie są z tyłu, za nami. Dzisiaj gdybyśmy tych meczów nie przegrali, a jakieś punkty dowieźli, chociażby remisy, ta sytuacja w tabeli już by była naprawdę bardzo fajna. Wiosną Concordią czeka walka o bezpieczne miejsce w ligowej tabeli. Znając charakter naszych piłkarzy, o utrzymanie w klasie okręgowej można być spokojnym. A za tydzień zapraszam na podsumowanie roku w wykonaniu piłkarek ręcznych Piotrkowi i szczypiornictwu w Piotrkowianina.